Wojewodą Ostrowskiej Rady Gminy. Serdecznie witam panie i panów radnych, pana wójta, panią skarbnik, panią sekretarz, panią sołtys i panów sołtysów. Otrzymaliście państwo porządek obrad sesji. Czy ktoś ma jakieś uwagi do porządku obrad? Bardzo proszę panią. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, z uwagi na to, że dostarczone materiały odnośnie zmian w uchwale w planie miejscowym w Starej Kamicy zawierają istotne błędy, prosimy o usunięcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Stara Kamica. Tą uchwałę po usunięciu błędów przedstawimy państwu w historii. Dziękuję bardzo. Kto jest za usunięciem tego punktu, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie, skłamać. Nie przeczytam, co pisze. Szanowna Rado.
Komisja Rozwoju Gospodarczego jest za projektem. Dziękuję bardzo. Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna pozytywnie. Dziękuję bardzo. Komisja Budżetowa. Komisja Budżetowa również pozytywnie. Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia. Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia również pozytywnie. Dziękuję bardzo. I Pani Przewodnicząca Komisji. Komisja Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Skoro nie ma, przejdziemy do głosowania. Kto jest za? Wypada, jak odbędzie się nad raportem o stanie gminy. I bardzo proszę, ażeby porozmawiać na temat raportu. Ktoś ma jakieś uwagi do raportu jeszcze? Nie wiem, czy wpłynęły jakieś od mieszkańców? Nie wpłynęło. Czyli możemy przejść do głosowania. Kto jest za przyjęciem raportu, proszę o zagłosowanie. Za przyjęciem raportu o stanie gminy głosowało 14 osób, przeciw i wstrzymujących się nie było. I przechodzimy do punktu. Głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi gminy Stara Kamienica. Bardzo proszę, również dyskutowaliśmy na komisjach. Kto jest za przyjęciem wotum? Proszę, pan z Komisji Rozwoju Gospodarczego. Jaka jest opinia komisji? Komisja Rozwoju Gospodarczego na wspólnych obradach połączonych sił Rady Gminy, wszystkich komisji, jednogłośnie była za. Dziękuję. Wotum zaufania dla wójta gminy Stanej Kamienicy. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca Komisji. Komisja Rewizyjna również. Dziękuję. Pani Przewodnicząca Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa również. Pani Przewodnicząca Komisji Oświaty Publicznej. Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia również. Dziękuję. I Pani Przewodnicząca. Również jednogłośnie za. Dziękuję bardzo. Przejdźmy do głosowania zatem. Kto jest za? Kto jest przeciw? Proszę zagłosować. Budżet gminy Stara Kamienica za 2018 rok zamknął się po stronie dochodów kwotą 25 804 107 zł, po stronie wydatków kwotą 28 586 351 zł, czyli deficytem w kwocie 2 782 244 zł, przy planowanym deficycie 3 356 917 zł, a jednocześnie kwota wolnych środków w wysokości 557 273 zł
Na inwestycje wydatkowano kwoty 5 470 152 zł. To jest 97%, 0,25% planowanych środków na zadanie inwestycyjne. W 2018 roku w gminie Stara Kamienica. Punkt pierwszy. Zakończono realizację zadania pod nazwą Idę do przedszkola, przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na gminne przedszkole w Starej Kamienicy z dofinansowaniem ze środków EPOWD na lata 2014-2020. Zakończono zadanie inwestycyjne pod nazwą Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej gimnazjum w Starej Kamienicy wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia. Te zadanie również dofinansowane było ze środków EPOWD na lata 2014-2020. Realizowano zadania dofinansowane ze środków KROW dotyczące przebudowy drogi Bacinków i dwóch dróg w Krąpcu. Zakończono i rozliczono realizację zadania pod nazwą Uruchomienie e-usług w gminie Stara Kamienica. Dofinansowane zadanie również ze środków EPOWD na lata 2014-2020. Rozliczono remont dróg gminnych wykonanych w roku 2017 w Wojcieszyce. Prowadzono modernizację oświetlenia ulicznego we wszystkich miejscowościach gminy. Kontynuowano budowę parkingu przy remizie OSP w Prądowie. Wykonano drugi etap prac zabezpieczających przyziemia zamku w Starej Kamienicy, dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizowano projekty w ramach małych projektów Euroregionu Mysa. Rozpoczęto realizację projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii. Wykonano budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych na trzech obiektach. Zadanie było realizowane w ramach EPOWD. Prowadzono prace związane z planowaniem przestrzennym. Tutaj zarówno prowadziliśmy pracę w studium, jak i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na większości miejscowości gminy Stara Kamienica. Realizowano odbudowę dróg gminnych Rybnicy zniszczonych w wyniku ulewnych deszczy, środki MSWiA w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Tutaj pozyskaliśmy właśnie dofinansowanie. Remont dróg w Rybnicy i Bacinku przejętych od KOW. Utworzenie siłowni zewnętrznej w Wojcieszycach. Były to środki z odnowy Dolnośląskiej Wsi. Podpisano umowę przez partnera wiodącego miasta Jelenia Góra na zadanie pod nazwą Ograniczenie niskiej emisji transportowej aglomeracji jeleniogórskiej, budowa drogi rowerowej Rybnica-Wojcieszyce oraz Wojcieszyce-Kronów o długości 6 km 850 m, realizowane w ramach PKOWD na lata 2018-2020. Wykonano remont starej remizy OSP w Starej Kamienicy w celu utworzenia Muzeum Pożarnictwa w ramach projektu europejskiej. Przekazano mieszkańcom w formie dotacji środki na budowę studni głębinowych i wymianę pieców. Wykonano pierwszy etap budowy remizy OSP w Rybnicy. Rozpoczęto przebudowę drogi powiatowej nr 2763 w miejscowości Barcinek, zaplanowanej na realizację na lata 2018-2020 w ramach porozumienia pomiędzy powiatem jeleniogórskim, gminą Stara Kamienica i firmą ARF z Barcinka. W Małej Kamienicy została położona sieć wodociągowo-kanalizacyjna. Zadanie realizowane przez spółkę Gminny System Wodociągów i Kanalizacji Kamienica przy nadzorze merytorycznym pracowników Urzędu Gminy, jak również gmina tutaj zabezpieczała, poświadczała pożyczkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez pana wójta zmianie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Bardzo proszę panie skarbnik. Uchwała nr 742 przez 2019 składa Rzecznika Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie opinii przedłożonej przez wójta minister Kamienica sprawozdaniu z wykonania budżetu ministra Kamienica za 2018 rok. Na podstawie stosownych przepisów skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w osobach Joanna Stylska przewodnicząca, Elżbieta Wikarska członek, Dorota Pietrzykowska członek, wydaje opinię pozytywną o przedłożonym przez wójta gminy Stara Kamienica sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Stara Kamienica za 2018 rok. Uzasadnienie. Stosownie do przepisów o finansach publicznych wójt gminy w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania roczne z wykonania budżetu gminy zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z
zamknąć rachunku budżetu gminy, w szczególności nie mniejszym niż uchwały budżetowej. Skład orzekający wydał niniejszą opinię na podstawie analizy danych i informacji zawartych w sprawozdaniach z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych, rozdysponowania sporządzonych za okres od początku roku do 31 grudnia 2018 roku oraz przedłożonych 16 kwietnia 2019 roku przez wójta ministra Kamienica w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu ministra Kamienica za 2018 rok. Biorąc pod uwagę względem merytorycznym sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, skład orzekający stwierdza, że plan dochodów i wydatków budżetowych wykazany w sprawozdaniu uwzględnia zmiany wynikające z uchwały zarządzeń organów gminy. Plan i wykonanie subwencji są zgodne z wielkościami określonymi przez ministra finansów. Dochody budżetowe ogółem za 2018 rok zrealizowano w wysokości 25 804 107 zł, co w stosunku do zaplanowanej wielkości wynosi 99,98%. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 23 177 514 zł, co stanowi 97,3% wielkości planowanej. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 2 626 593 zł, co stanowi 136,71% planu. W tym dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 349 305 zł, co stanowi 78,85% wielkości planowanej. Wykonanie wpływu z poszczególnych źródeł zostało w sprawozdaniu omówione. Przedstawiono należności z podatków i opłat oraz omówione działania podejmowane w celu zmniejszenia zaległości. Wydatki zrealizowano w kwocie 28 586 351 zł, co w stosunku do planu wynosi 98%. Te wydatki bieżące w kwocie 23 116 198 zł, co stanowi 98% planu. A wydatki majątkowe w kwocie 5 470 152 zł, co stanowi 97% planu. W informacji omówiono realizację wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych w odniesieniu do poszczególnych zadań. W wyniku analizy sprawozdania RB27 o dochodach budżetowych oraz RB28 o wydatkach budżetowych stwierdzono, że opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określono w ustawie z dnia 26 października o wychowaniu cierpliwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi zaplanowanych w kwocie 86 tysięcy zrealizowano w wysokości 89 934 zł, co stanowi 101% planu. Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 62 605 zł, co stanowi 76,30% planu. Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii wyniosły 6825 zł, co stanowi 98% planu. Dochody uzyskane z opłat kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 9109 zostały przeznaczone na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 557 664 zł, a wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami wyniosły 608 180 zł. W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy za 2018 rok powstał deficyt w wysokości 2 782 243 zł przy planowanym deficycie w wysokości 3 356 917 zł. Gmina w 2018 roku wyemitowała obligacje komunalne oraz zaciągnęła pożyczki i kredyty długoterminowe w łącznej kwocie 4 299 096 zł. Gmina w 2018 roku dokonała spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w łącznej kwocie 888 700 zł. Gmina udzieliła pożyczek innym podmiotom w kwocie 41 000 oraz uzyskała przepomoc z tytułu spłaty pożyczek udzielanych innym podmiotom w kwocie 4 920 zł.
Gmina na dzień 31 grudnia nie posiadała zobowiązań wymagalnych ani zobowiązań warunkowych z tytułu poręczeń udzielonych innym podmiotom. Wynik operacyjny budżetu za 2018 rok stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatku i wynosi 61 315 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami artykułu 242 ustawy o finansach publicznych, w myśl którego na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące, powiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolnych środków. Wykonana za 2018 rok relacja dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ogółem, o której mowa w artykule 243, wyniosła 1,59% i jest niższa od relacji planowanej, która wyniosła 3,67%. Oznacza to, że dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w latach następnych, określony w artykule 243 ust. 1, ulegnie obniżeniu. Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej okoliczności, skład orzekający postanowił wydać opinię pozytywną o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Stara Kamienica za 2018 rok. Jednocześnie wskazuje, że ocena wydatkowanych środków budżetowych pod kątem celowości gospodarności należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy. O niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z artykułem 20.1 ustawy o RIO odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Podpisała przewodnicząca składu orzekającego magister Joanna Stelmora. Dziękuję bardzo. Idziemy teraz, proszę Państwa, do 13. Opinii Komisji o rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok informacji o stanie gminy. 29 marca tegoż roku Pan przedstawił nam przedłożył sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Stara Kamienica za 2018 rok. Na podstawie artykułu 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zarządza się, co następuje. Paragraf 1. Przedstawić Radzie Gminy Stara Kamienica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stara Kamienica na 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia. Paragraf 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. I teraz, proszę Państwa, dyskutowaliśmy nad budżetem. Poproszę o opinię do tego sprawozdania i o opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej Pana Przewodniczącego Komisji Budżetowej, Pani Bożenko. Komisja wyczerpała w wysłuchaniu i realizacji budżetu na 2018 rok. Przez Pana, tak, część razy też uczestniczyła w budżecie 2018. Był to bardzo trudny budżet, bardzo wielozadaniowy. Tak jak Pan mówił, wspomniał, wiele inwestycji, wiele zadań było tutaj wykonanych i spłata, realizacja spłaty, no niestety 2019-2020, kiedy to będzie trochę uszczuplony ten następny budżet, ale komisja pozytywnie i jednogłośnie na to mówię. Szanowna Rado, uczestniczyliśmy w większości radnych w tym budżecie. Głosowaliśmy za, czasami się mowy i sprzeciwiali, ale wyszło jak wyszło. Demokracja ma to do siebie, że zawsze większość ma rację. Nowa komisja, nowa rada, która przejęła obowiązki tamtej rady, opiniuje pozytywnie sprawozdanie finansowe za rok 2018. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący Komisji Komisja Zdrowia i Komisja Zdrowia i Zdrowia również pozytywnie. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący Komisji Socjalno-Mieszkaniowej. Komisja Socjalno-Mieszkaniowa pozytywnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego, a mianowicie stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania
Kamienica za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wniosek Komisji o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Iwerz. Poproszę Panią Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o odczytanie tego stanowiska. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 20 maja 2019 roku. W sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stara Kamienica za 2018 rok wraz z uchwałą nr 742/2012 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Stara Kamienica sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Stara Kamienica za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia gminy Stara Kamienica na podstawie stosownych przepisów. O finansach publicznych Komisja Rewizyjna jednogłośnie pozytywnie rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stara Kamienica za 2018 rok wraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz informacją o stanie mienia gminy Stara Kamienica. Komisja wnioskuje do Rady Gminy Stara Kamienica o udzielenie absolutorium za 2018 rok wójtowi gminy Stara Kamienica. Komisja w składzie: Malinowska Renata przewodnicząca, Mielniczuk Bożena zastępca przewodniczący, Matuszak Józef sekretarz i miejski członek. I przejdziemy do punktu następnego. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium. I bardzo proszę Panią Przewodniczącą o odczytanie tej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. W sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara Kamienica w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Stara Kamienica za 2018 rok. Na podstawie stosownych przepisów skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w osobach Joanna Strylska przewodnicząca, Arkadiusz Bobczuk członek, Dorota Pietrzykowska członek wydaje opinię pozytywną o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara Kamienica w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Stara Kamienica za 2018 rok. Uzasadnienie. Po zapoznaniu się z przekazanym 21 maja 2019 roku wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara Kamienica w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Stara Kamienica za 2018 rok skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdza, że wniosek sformułowany został w wyniku rozpatrzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok, sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, informacji o stanie mienia komunalnego gminy Stara Kamienica. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Stara Kamienica po dokonaniu analizy powyższych dokumentów sformułowała wniosek o udzielenie wójtowi gminy Stara Kamienica absolutorium za 2018 rok, jak wynika z opinii dołączonej do wniosku. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła w badanym zakresie nieprawidłowości. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił wydać opinię pozytywną o wniosku. Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. I rozpoczynam następny dyskusja nad sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i informacją o stanie mienia gminy za 2018 rok. Bardzo proszę o zwanie Panu Pracy ten apel głos. To może ja zacznę. Chciałam tutaj podkreślić taką rzecz, że rzeczywiście nasza gmina nie jest gminą bogatą, a mimo to udało się zrobić wiele pozytywnych rzeczy. Państwo, nowi radni również widzą, co jest zrobione. Rada poprzednia podejmowała uchwały, żeby poprawić byt mieszkańców, żeby zwiększyć bezpieczeństwo, żeby poprawić stan dróg. Także wiele rzeczy udało się zrobić, ale oczywiście dzięki temu, że pracownicy gminy z panem wójtem na czele sięgali po środki unijne i dzięki tym środkom unijnym
wraz z naszą dopłatą udało się zrobić wiele inwestycji na terenie gminy, za co bardzo chciałam podziękować. Panu dziękuję wszystkim pracownikom, którzy przyczynili się do tego, pani poprzedniej wójt, do tego, że rzeczywiście powstało wiele inwestycji. Wiadomo, mamy do spłacenia pożyczki, ale bez środków własnych nie dałoby się nic zrobić. W związku z tym pomalutku będziemy spłacać te pożyczki, a jesteśmy zadowoleni, mieszkańcy również, że wiele rzeczy zostało wykonanych na terenie gminy, wszystkich miejscowości naszej gminy. Także tutaj rzeczywiście duża zasługa. Oczywiście i rady, która przychylnie głosowała za tymi projektami, które żeśmy tutaj wprowadzali w życie, i panu wójtowi, że przedstawiał, i panie wójcie, że przedstawiali nam takie projekty pracownikom, za to, że rozliczali te projekty. Także bardzo gorąco proszę pana wójta, żeby pan wójt na ręce, ja oczywiście sama też przejdę, ale podziękować wszystkim pracownikom, którzy przyczynili się do poprawy stanowienia naszej gminy, poprawy dróg i powstania tyle inwestycji. Mamy piękne przedszkole, takie na miarę XXI wieku przecież, i mamy salę w Kopańcu i wiele, wiele innych rzeczy, placy zabaw i inne rzeczy, które naprawdę są przydatne do mieszkańcom gminy, do egzystencji. Także tutaj bardzo gorąco dziękuję. Bardzo proszę pan wójt, pan radny. Szanowna Rado, panie wójcie, pani skarbnik, pani sekretarz, sołtysi, koleżanko pracowniku naszej rady. Czy jesteśmy wszyscy zadowoleni z tego budżetu? Czy mieszkańcy nasi są zadowoleni? Na pewno nie. Na pewno nie. Czy mogliśmy więcej? Nie. Tegośmy nie mogli więcej. Później było skąd wziąć pieniędzy na to wszystko. Czy przedszkole było potrzebne? Tak. Czy może było lepsze? Nie, bo nie było na to pieniędzy. To skąd było wziąć? Jakbym wygrał te 190 milionów euro rzekł, to bym może na pewno 10% przekazał na rzecz gminy Starej Kamienicy, żeby poprawić wizerunek i dobro dla naszych wszystkich mieszkańców. Biegła rada, tak jak pani była wójt, ma w tym zasługi. I nie ma tak róży bez ognia, i nie ma tak, że wszystko jest okej, okay, że znaleźliby się tacy, którzy powiedzieliby, że to mi się nie podoba, to się niepotrzebnie zrobili, tamto się niepotrzebnie zrobili. Jest nas 5300 prawdopodobnie mieszkańców tej gminy, łącznie z dziećmi i niemoimi chłopakami. Każdy ma inny pomysł i każdy ma inną rzecz. Myślę sobie, że co do bezpieczeństwa, powiedziała pani o stanie bezpieczeństwa, że później sobie porozmawiamy. Co do bezpieczeństwa, ja osobiście mam wielkie, wielkie zastrzeżenie. Ale to nie jest wina wójt, ani ten wójt, ani drugi wójt, to winne za to, co ja mam do powiedzenia, są władze zwierzchnie, wyższe, odpowiedzialne za bezpieczeństwo nasze, naszych mieszkańców. W tym momencie chcę powiedzieć, że podziękowanie należy się pełnej radzie, bo głosowali, i tej radzie, która zagłosuje za, myślę, za udzielenie absolutorium. Dziękuję. Stan bezpieczeństwa, chodziło mi o drogi, że wiele dróg zostało wykonanych, a to wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców. Trzeba powiedzieć, że to nie są drogi. Radna. No ja jakbym tutaj nie pozabierała głosu, to by mnie odezwało się, to by było jakieś, nie wiem, nawet nie wiem, chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim za tą przedszkolę, które jest na miarę XXI wieku. Ja jeszcze otwierałam to przedszkole i wiem, ilu gości przyjęliśmy tutaj, nie tylko z kraju, ale i z zagranicy. I po prostu kto wchodzi do przedszkola, to naprawdę bardzo, bardzo nam zazdrości. Chciałam jeszcze raz podziękować tutaj pani Sylwii, która się namęczyła. Wiemy, ile, tak jak tutaj pan mówił, radny, można było pozyskać tych pieniędzy. W tak krótkim czasie wszyscy są po prostu zaszokowani, w tak krótkim czasie po prostu nie trwało 9 miesięcy, można było zrobić tak piękny obiekt. Ja dziękuję w imieniu rodziców, w imieniu dzieci, no i w imieniu nas wszystkich tutaj, którzy po prostu korzystają, którzy mogą korzystać. Na pewno jest wykorzystane 100% miejsc, jeszcze jest mało, bo w tej chwili było to przewidziane na 80 osób,
Ale cały czas, nawet jest to 7 dni, musimy tutaj odmawiać na tą chwilę. No i jeszcze by się przydało żłobek, ale to chyba w przyszłości. Dziękuję jeszcze raz serdecznie za tę podjętą inicjatywę. Naprawdę mamy piękne przedszkole i dzieci naprawdę będą się wspaniale rozwijać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze chciałby zadać głos? Skoro nie, to przejdziemy do punktu następnego. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Stara Kamienica za 2018 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Gminy po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Stara Kamienica za 2018 rok. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Opinie komisji wcześniej były przedstawione, dlatego przedstawiłam tutaj projekt uchwały. I teraz przejdziemy do głosowania, proszę Państwa. Trzeba tutaj wspomnieć o pani skarbnik, która jest człowiekiem, który nie boi się podejmować trudnych decyzji, nie boi się zaryzykować często również swoją głową, jeżeli chodzi o finanse tej gminy. Nie sposób tutaj nie powiedzieć samych superlatyw o moich współpracownikach, z którymi od lat pracujemy przy wnioskach, które z góry były skreślane na niepowodzenia przez
inne gminy. Proszę Państwa, no cóż, pochwalić się możemy tym, że w przeciągu 10 lat budżet gminy z 6 milionów, nie budżet, przepraszam, mienie, majątek gminy z 6 milionów wzrósł do blisko 66 milionów. Myślę, że jest czym się tutaj chwalić. Proszę Państwa, owszem, jesteśmy gminą mocno zadłużoną, ale proszę zauważyć, że każdą złotówkę, którą wydaliśmy, do każdej złotówki dołożyliśmy 4-5 zł pozyskanych środków zewnętrznych. To powoduje, że dzisiaj możemy się pochwalić tym, że większość naszych mieszkańców posiada już wodę i kanalizację, że nasze szkoły naprawdę wyglądają jak perełeczki, że nie można nam zarzucić, że czegoś brakuje tych szkół. Owszem, jeszcze mamy kilka zadań do zrealizowania, ale też wiemy, jak je robić. Proszę Państwa, blisko 150 dróg wykonanych w przeciągu tych 10 lat. Wiem, że jeszcze są drogi do zrobienia, ale one zawsze będą. Proszę Państwa, nie mamy takich problemów jak inne gminy, że nie wiadomo, gdzie ścieki płyną, że trujemy mieszkańców. Większość naszych budynków jest już wpięte do sieci kanalizacyjnej. Pracujemy w tej chwili nad tematami, żeby pomóc mieszkańcom z dostawą wody i odbiorem ścieków w miejscowościach, które nie są objęte tą siecią. Ale tak jak, proszę Państwa, podkreślam to jeszcze raz, to jest tylko wszystko zasługa tego, że potrafimy ze sobą rozmawiać, że nie tworzymy jakichś obozów, nie dzielimy się, że patrzymy na dobro tej gminy ponad tym wszystkim. Dziękuję jeszcze raz bardzo. Pani skarbnik też dziękuję. Pani skarbnik. Dziękujemy za to. I proszę Państwa, pomóżmy się przejść.